Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy gospodarza, pan prezydent Roman Przełemej. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. I cóż, no, wszyscy mieszkańcy widzą, że miasto nie ma urlopu. Bardzo dużo się dzieje, dużo inwestycji i poproszę najpierw o zrelacjonowanie, kiedy nam ustaną uciążliwości związane z remontami dróg, bo plac na rozdrożu, ulica Wrocławska, no powodują pewne utrudnienia, no ale patrzmy też w przyszłość, bo rozwiązania, dokończone inwestycje sprawią, że będzie nam lepiej się jeździło i żyło w Wałbrzychu. Z drogami to jest trochę tak, że zawsze sprawdza się ta zasada. Najpierw musi być trochę gorzej, żeby było lepiej. Mhm. W przypadku naszego miasta to gorzej trwało z grubsza jakieś 40 lat. Teraz rzeczywiście od kilku lat naprawiamy to, a właściwie od grodzkości, tak trzeba powiedzieć. Tak, no to był wiatr w skrzydła. Tak, tak, wiatr w żagle nasze. Naprawiamy to tak szybko jak można i to można, to uzależnione jest od wielu rzeczy, ale również od środków finansowych. Nie można wszystkiego rozkopać. Wykorzystujemy stosunkowo, jak na warunki polskie, jednak krótszy tutaj na terenie górskim Wałbrzycha okres inwestycyjny. Musieliśmy przygotować na ulicy Wrocławskiej mieszkania dla kilkudziesięciu rodzin. Część spłaciliśmy, bo były to mieszkania prywatne. To są duże sumy. Część przekazaliśmy nowe mieszkania, czy remontowane, zamienne, dla tych mieszkańców, którzy mieszkali każdy tam. Każdy musiał dostać dach nad głową po prostu. I w 99%, żeby nie powiedzieć zawsze, jest to dach nad głową zdecydowanie lepszy. Te kamienice w większości prezentowały, w większości, mimo troski mieszkańców, fatalny stan. Bo tak to jak stare zresztą domy po prostu. Tak jak zresztą wiele stuletnich kamienic czynszowych w naszym mieście. Chcemy oddać do użytku Wrocławską razem z rozjazdem Lelewela mniej więcej do połowy października. Wiele wskazuje, że nam się uda. Najpierw jednak myślę, że uroczyście, łącznie ze zmianą nazwy, bo to będzie już Plac Solidarności, Rada Miasta przyjęła tą uchwałę, oddamy do użytku nie tylko ten plac, który się nazywa jeszcze Na Rozdrożu, ale przypominam, że jest to początek również ulicy Matejki, część ulicy Straży Pożarnej, no to 1 Maja. To bardzo takie jest ruchliwe centrum. Powstanie jeszcze bardziej ruchliwe niż było centrum takie trochę komunikacyjne, bo na Placu Solidarności będą dwa przystanki. Tam przyjeżdża w tej chwili, bo sprawdziliśmy to, ponad 1000 ludzi z Boguszowa Gorz wraz z uruchomieniem transportu aglomeracyjnego. I to będzie, myślę, że gdzieś w okolicach połowy sierpnia. Czy nadanie nazwy nowej będzie w tym samym czasie, jeszcze nie wiem, ale niedługo te uciążliwości się skończą. Jest ważna inwestycja na Piaskowej Górze, czyli ulica Naukowskiej. Mieszka tam, to jest ulica osiedlowa. To już był naprawdę ostatni dzwonek. Ale to jest rzeczywiście tak, że mieszka tam tysiące ludzi. Jest szkoła 15, która ma ogromne powodzenie, więc tam codziennie przyjeżdża kilkaset dzieci, nie tylko z Piaskowej Góry. Musieliśmy to zrobić, bo stan ulic osiedlowych na Piaskowej Górze i na Podzamczu jest tak zły, że my systematycznie staramy się to robić. W ubiegłym roku robiliśmy ulicę Duracza, na Podzamczu robiliśmy chyba 2 lata temu palisadową, rozjazd ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II. Systematycznie w miarę dostępnych środków to robimy. Jest ogromna inwestycja, trochę schowana, więc jej trochę nie widać, ale bardzo ważna, czyli ulica Bystrzycka. To jest cały ten właściwie początek tego osiedla i osiedla górniczego, ale i tych osiedla domków jednorodzinnych. Łączy się to z drogą powiatową w kierunku Dziećmierowic. Ta inwestycja powinna być oddana do użytku, myślę, że w październiku. Choć mamy tutaj pewne
pewne kłopoty, tam jest taki staw, który zbiera wodę z całego tego terenu. No ale powinniśmy zdążyć. Oddajemy do użytku w tych dniach kolejny kilkusetmetrowy odcinek ulicy Niepodległości, która nie zapominamy od Podgórzu, tak żeby była jasność. Szykujemy się na kolejny odcinek, to będziemy rozmawiać jeszcze z naszym partnerem, bo trzeba powiedzieć, że kopalnie surowców skalnych w Rybnicy pomagają nam, trochę finansują tą drogę. Trochę niszczą, to potem jeżdżą, trochę naprawiają. Jeżdżą i chcemy, żeby ta uciążliwość była mniejsza, skoro już jest koncesja, więc rozumiem, że będzie jakby tytuł do tego i dobrze współpracujemy z tą w tej części remontowej drogi. Będziemy, to myślę, że już mogę to oznajmić, bo za chwilę podpiszemy umowę na remont ulicy De Gaulle'a i wiaduktu na ulicy De Gaulle'a. Kierowcy, którzy w liczbie 30 prawie tysięcy na dobę jeżdżą ulicą Wieniawskiego i De Gaulle'a, wiedzą, że ten krótki już odcinek pomiędzy ulicą Wrocławską a umownie skrzyżowaniem z Podwalem, no jest fatalny i fatalny jest, i to już jest wymóg konstrukcyjny, stan wiaduktu na ulicy De Gaulle'a. De Gaulle'a już też się prosi. Prosi się od wielu lat, więc uzyskaliśmy dofinansowanie z ministerstwa i chcemy rozpocząć tą inwestycję, która niestety będzie trwała do połowy przyszłego roku, dlatego że najpierw jeden pas, południowy czy północny. Nie będzie zamknięcia ulicy. Całej ulicy nie możemy zamknąć, bo po prostu to jest w tej chwili staje się główną ulicą miasta i w ogóle całej aglomeracji. Więc mogę powiedzieć, że mogę przeprosić oczywiście za uciążliwości, ale sądząc po reakcjach mieszkańców i szczególnie kierowców, to oni chcieliby takie uciążliwości właściwie mieć nadal, bo wiedzą, że się za tym kryje zupełnie w obrzychu nieznana jakość dróg. Ja przypominam dotychczasowe remonty ulicy Wrocławskiej, Armii Krajowej, wielu innych ulic. Zawsze ta jakość. Jakoś to przeżyliśmy. Jakoś ale teraz, dokładnie. A później jest tak, że właściwie każdy myśli, że nareszcie mamy w obrzychu porządną drogę, porządną ulicę, więc jeszcze proszę o cierpliwość. Skończył się w tych dniach, się kończy poprzez malowanie remont. Cała historia ulicy Strzegomskiej, ale za to będziemy mieli ulicę ze ścieżką rowerową, z rozjazdami trudną do zrealizowania, bo na terenie gminy Walim i Wałbrzycha, więc trzeba było od marszałka uzyskać środki. W tych dniach będziemy ją jakoś tam już kończyć, w sensie nawet estetycznym. Panie prezydencie, kolejna bardzo ważna inwestycja to mieszkania. Nie dość, że gmina sama buduje mieszkania, ulica Husarska, to niedawno panowie, pan prezydent z towarzystwem wkopaliście symboliczne łopaty pod budowę 5 bloków, w których powstanie 215 mieszkań, a to z innej puli. No tak, rzeczywiście ten ale efekt będzie taki, że po prostu będą mieszkania zostaną w Wałbrzychu, nikt ich nie zabierze, niezależnie od tego, jakie by były konotacje i sympatie. No chcę powiedzieć tak, że w Wałbrzychu budujemy, rozbieramy domy, to widać w tych dniach skądinąd na Wrocławskiej, ale widać również na 1 maja, bo nie zapominamy o Sobięcinie, chcę wyraźnie to powiedzieć, choć jest to dzielnica, gdzie wykonywanie robót drogowych jest najtrudniejsze, również tych komunalnych, dlatego że po prostu tam są najtrudniejsze warunki geologiczne, infrastrukturalne. Ale rozbieramy stare budynki, ludzie chcą mieszkać. Najważniejszy plan, który mam i który staramy się wspólnie z radnymi, z współpracownikami realizować, to jest zatrzymać młodych i ściągnąć do Wałbrzycha tych, którzy widzą tu swoją przyszłość. To się, myślę, że powoli udaje. Przypominam, że wybudowaliśmy w Wałbrzychu ponad 300 nowych mieszkań w ostatnich 3 latach. Nigdy tak nie było. I kolejne 2 budynki, które oddajemy do użytku, jeszcze chcielibyśmy przed świętami Bożego Narodzenia, 72 mieszkania właśnie na Husarskiej. I ja mogę już dzisiaj powiedzieć, że na te 72 mieszkania zgłosiło się ponad 450 chętnych. Preferencje, to pokazuje zapotrzebowanie. Że jest zapotrzebowanie. Czynsz jest
nieco wyższy niż ten średni, dlatego że to są mieszkania nowe i mieszkania czy budynki z windami, tak? Więc w wysokim standardzie. Ale tak już musi być. Tam są też przewidziane mieszkania dla naszych seniorów i dla osób niepełnosprawnych, żeby wózkiem można było wjechać w każde miejsce. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w którymś momencie chyba te nasze starania, ale też i sprawność w wykorzystywaniu pomocy z Banku Gospodarstwa Krajowego zostały dostrzeżone i zaoferowano nam udział w programie rządowym Mieszkanie Plus. Jestem wielkim rzecznikiem tego programu, dlatego że on w przypadku takich miast jak Wałbrzych, jesteśmy pierwszym miastem na tej liście w Polsce, oferuje również taki mechanizm, że miasto poza ziemią ze swoich środków nie daje żadnych gotówkowych wkładów. To jest oczywiście w naszym przypadku potrzebne, bo nie mamy deweloperów. Miasto jest jedynym, który buduje mieszkania praktycznie, poza niewielkimi inwestycjami, choćby na Podzamczu, ale tak naprawdę jesteśmy jedynym deweloperem. Mamy takie potrzeby finansowe, czy przebudowy szkół, żłobków, przedszkoli, dróg, że po prostu na wszystko nam nie starcza. Więc jeśli pojawiła się taka możliwość, że miasto nie musi dawać swoich pieniędzy, my oczywiście z tego skorzystaliśmy. I ja tu wielkie podziękowania dla Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. To jest nowa instytucja, która właśnie takim miastom... która nadzoruje tak, te inwestycje. Całe Ministerstwo Rozwoju, które to wspiera. Również ogromny ukłon i szacunek dla moich współpracowników, którzy pracowali przez miesiąc, dzień i noc dosłownie, żeby to przygotować. To jest wsparcie również naszych parlamentarzystów, szczególnie pana Michała Dworczyka. Stało się tak, że w poniedziałek nie tylko wbiliśmy symbolicznie łopatę, ale byłem świadkiem podpisania umowy pomiędzy bankiem i firmą, która będzie te mieszkania budować. Czyli wykonawcą. Te mieszkania mają się zakończyć, w sensie oddanie do użytku w przyszłym roku na przełomie października i listopada. 215 rodzin z preferencjami również dla rodzin z dziećmi. Chcemy ich zatrzymać tutaj, chcemy ich sprowadzić. I to tworzy przyszłość miasta. Za wiele, wiele lat pewnie będzie ktoś, mam nadzieję, że pamiętał o tym, że te prace wspólne nasze, żeby ludzie zostali w Wałbrzychu, żeby tu przyjechali, właśnie zaczęły się wtedy, kiedy zaczęliśmy oferować mieszkania od kilku lat z preferencjami właśnie dla ludzi młodych. Więc mogę powiedzieć, że niezwykle ważna inwestycja, ważny moment, ponad 30 milionów inwestycji, nie naszych pieniędzy. A przecież tego domu się nie zabierze z Husarskiej, nie wiem, do Warszawy. No, zostanie dla Wałbrzycha. I to jest najważniejsze. Tak. To, że nam się udało to wspólnie zrobić, to było bardzo trudne. Prawnie, również koncepcyjnie. To jest naprawdę duży sukces zespołowy. Po tamtej stronie i po naszej stronie. I korzyść dla mieszkańców. Panie prezydencie, no jak już tak słudzimy, to kolejny plus, bo no ale trudno o tym nie mówić, bo do aglomeracji wałbrzyskiej, do tej instytucji pośredniczącej wpłynęło bardzo dużo wniosków o dotacje, to już są pieniądze unijne i te wnioski są po kolei oceniane. Bardzo dużo wniosków już zostało pozytywnie ocenionych. Teraz będą kolejne. Czego można jeszcze się spodziewać po tych dotacjach, które napłyną z Unii Europejskiej na nasze wnioski aglomeracyjne, czyli nasze tutaj też? To pytanie, ja boję się, co będzie na końcu przy takim schłodzeniu. Oczywiście mówię żartobliwie. No ale no też fakty ale takie prawda są, jest taka, że tych pieniędzy z Unii Europejskiej do Wałbrzycha napływa bardzo dużo. Ja też chcę trochę jakby w szerszym kontekście, chcę powiedzieć naszym mieszkańcom, będę to podkreślał, może nie robiłem tego zbyt często, bez pieniędzy z Unii Europejskiej i to tych, które moi poprzednicy do Wałbrzycha sprowadzili, a teraz wyjątkowo dużo udaje nam się wspólnie sprowadzać przy okazji aglomeracji wałbrzyskiej, tego projektu, co do którego jeszcze parę lat temu nie wszyscy wierzyli, że tak będzie. A ja mówiłem, że to jest szansa na ogromne pieniądze do Wałbrzycha. Te pieniądze spływają,
są wbudowywane w nasze drogi. Plac na Rozdrożu czy Solidarności to są pieniądze unijne. Place, remonty naszych instytucji kulturalnych, czyli 1 maja Biblioteka, Piaskowa Góra i inne, to są pieniądze unijne. Wiele rzeczy rewitalizacyjnych, o czym na razie jeszcze nie mówimy, to są pieniądze unijne. I oczywiście państwo, oczywiście marszałek, oczywiście my dajemy większość, ale bez pieniędzy z Unii Europejskiej byłoby Wałbrzycha takiego, jakiego, jaki my teraz cieszymy się oglądać codziennie, by nie było. Wyraźnie trzeba to powiedzieć. Bez pieniędzy z Unii Europejskiej połowy tych rzeczy, które są wokół nas, by nie było. Nie byłoby starej kopalni, nie byłoby Akwazdroju, nie byłoby dziesiątków remontów, które choćby ostatniego Dom Dziecka na Niepodległości. To też są pieniądze z Unii Europejskiej. Więc chcę powiedzieć, że spływają ogromne środki, bo 3-4 lata temu cierpliwie o to walczyliśmy w Warszawie, we Wrocławiu, w Brukseli. W tej chwili mamy kolejny wysyp pieniędzy na tak zwaną bioróżnorodność, czyli parki krajobrazowe, parki, tereny turystyczno-parkowe. Walim otrzyma ponad 6 milionów złotych. Boguszów Gorce 2 miliony złotych. My otrzymamy na park na Rusinowie 1,5 miliona złotych. Jeszcze Świdnica i tak dalej. Ogromne środki. Ja mogę powiedzieć, że za chwilę zostaną ogłoszone wyniki konkursu na termomodernizację budynków mieszkalnych, czyli wspólnoty. Złożyliśmy jako aglomeracja mniej więcej 2,5 razy tyle wniosków, ile pieniędzy. No ale tak jest, bo to jest konkurs. Mam nadzieję, że tak jak zawsze w Wałbrzychu dostaniemy całkiem spore środki. Więc mogę powiedzieć, że po prostu te pieniądze z Unii Europejskiej w połączeniu z pieniędzmi z gminy, z pieniędzmi od marszałka mniej i z pieniędzmi z rządu w różnych aspektach zmieniają nasze miasto. Jeszcze raz powtarzam, bez pieniędzy z Unii Wałbrzych nie byłby taki, jaki dzisiaj jest w sensie zmiany pozytywnej, która się na naszych oczach dzieje i wyraźnie chcę to podkreślić, nie wtedy, kiedy ja zostałem prezydentem, ale kiedy moi poprzednicy też rozpoczęli ten walcząc proces. Ciężko, tyle ile mogli, a udało się nieźle też to zmienić. Ale panie prezydencie właśnie, a propos kiedy zostałem prezydentem, czy zostanę nadal? W przyszłym roku wybory samorządowe. Zdaje się, że kadencyjność, ta zasada, która miała być wprowadzona, nam nie grozi, czyli każdy, niezależnie od tego, ile kadencji pełnił swoje funkcje, będzie mógł wystartować w wyborach. Czy pan już w tej chwili może coś zadeklarować? Jak to znaczy, wygląda? Ja mogę powiedzieć tak, trochę odpowiadając, bo znów nie tak często goszczę u pani redaktor i u państwa. Znaczy, jestem samorządowcem trochę z, powiedziałbym, niespodziewanego wyboru kilka lat temu. No tak, to nie był takie dosyć dramatyczne okoliczności. To nie był mój plan na życie i nie był mój plan na tak zwaną karierę zawodową, jeśli tak można powiedzieć. Dzisiaj po 6 latach widzę ogromną rolę, jaką samorząd pełni w życiu Polski. Polaków, Wałbrzyszan. Nie mogę niestety siedzieć cicho i powiedzieć, że zmiany prawne, zmiany w otoczeniu nas zmierzają do wzmocnienia samorządu. Ja jestem uczestnikiem wielu spotkań, konferencji, pracuję w zarządzie Związku Miast Polskich. W tej chwili walczymy o to, żeby samorząd był taki, jaki my go znamy, że mamy radnych, że radnych możemy wybierać, że możemy wybierać prezydentów, wójtów, burmistrzów, że dajemy im mandat, który powinni sprawować, że samorząd nie jest ubezwłasnowolniony ograniczaniem prawnym, finansowym, różnym. Walczymy o to, czy ta kadencyjność, czy dwukadencyjność, te pomysły się zrealizują, niezbyt szczęśliwe czy nie, to przed nami słyszymy o zmianach ordynacji wyborczej, więc dziś mówienie o tym, czy ja będę kandydował, czy nie, to jest trochę wróżenie z fusów. Rząd i koalicja parlamentarna ma większość, może podjąć
takie zmiany, które różne mogą decyzje, zupełnie wywrócić do góry nogami ten samorząd. Ja mogę powiedzieć tak, że nigdy pracując jako prezydent, nigdy dla mnie bycie prezydentem nie było celem samym w sobie. Można powiedzieć, że, przepraszam za określenie, nie pchałem się. To jest zadanie zespołowe i mogę to powiedzieć, niezwykle trudne. Ja mam refleksje takie, że przychodzi moment, kiedy może chciałoby się trochę, nie powiem, odpocząć, bo nikt mnie nie podejrzewa, że ja w ogóle potrzebuję odpoczywać, ale potrzebuję. No tak to wygląda. Rozwiewam wątpliwości, jestem żywym człowiekiem. Natomiast mogę powiedzieć tak, że dzisiaj skupiam się na tym, co w tym tygodniu, w przyszłym miesiącu, do końca roku chcemy zrealizować te ambitne plany zmiany Wałbrzycha, głównie infrastrukturalne, czyli drogi, mieszkania, place, szkoły, żłobki, przedszkola i praca dla mieszkańców i dobre życie dla mieszkańców. Jeśli w przyszłym roku przyjdzie mi podjąć taką decyzję, co dalej, to będę się nad tym zastanawiał. Mogę tylko powiedzieć, że pracuję, czy staram się zachęcić moich kolegów, nie tylko z aglomeracji, ale również z Dolnego Śląska, o myśleniu w kategoriach wykraczających poza koniec kadencji, nie tylko moją, tylko innych. Jestem rzecznikiem albo też autorem takiej koncepcji dwóch prędkości Dolnego Śląska, która wyraźnie wskazuje, że południe Dolnego Śląska nie rozwija się tak, jak powinno. Troszkę jest nie dlatego, że ma, że nie chce, tylko dlatego, że Wrocław zdominował cały Dolny Śląsk. Nie chcę się na to zgodzić. Chcę wypracować taką ofertę dla samorządu wojewódzkiego, dla sejmiku, dla rządu, żeby można było za rok, za dwa powiedzieć, że jest plan ekstra dla Dolnego Śląska Południe, dla Sudetów 2030 powiedzmy. Plan, który porównywalibyśmy na przykład z planem dla Polski Wschodniej. Bo mogę powiedzieć, że samorządy południa Dolnego Śląska, Kłodzka, Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kamiennej Góry, częściowo również okolic Jeleniej Góry, bez pomocy zewnętrznej nie nadgonią tych zaległości, bo w latach 90. no niestety, tak trzeba powiedzieć, zostawiono nas. Więc pytanie o to, co dalej, jest trochę na razie pytanie na wyrost, ale powiedziałbym, nie wykluczam żadnej możliwości i żadnej decyzji. Chcę wyraźnie tylko powiedzieć, że bycie prezydentem po to tylko, żeby być, nie jest celem moim i nie jest celem moim, nie jest marzeniem, żeby w tym miejscu rozwiązywać tak trudne problemy. Są łatwiejsze sposoby na życie, ale z drugiej strony jest zwykła uczciwość wobec mieszkańców i coś, co pewnie niezbyt często się słyszy, ale nazywa się, nie wiem, lokalnym patriotyzmem i to, że oczywiście kocham to miasto, bo inaczej bym się tutaj za to nie zabierał. Panie prezydencie, no cóż, to będziemy trzymać kciuki za dobre rozwiązania dla Wałbrzycha, ale i dla pana. Oby ta decyzja została podjęta w sposób w miarę łagodny. Naszym gościem był dzisiaj Roman Szełomej, prezydent Wałbrzycha. Trzymamy kciuki za powodzenie dla miasta. Na razie dobrze się dzieje. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.